Jestem wrócianem Nida, deszcz zaczął padać. Royal Max Kebab Gałczyńskiego. Tutaj pisze, ta Prime Doner and Grill Bar, oryginalna kuchnia turecka 7D. Dobra. I taki tyci, malutki taki, za 14 zł jest. A jak smakowo? Testujemy. Kibelka tam nie ma. Kartą można płacić. Smakowo taki przecierniak. Tak coś czuję, jakby kurkuma dana, czy coś takiego. Jakichś świeżych warzyw to tu nie widzę. Ogórka czy pomidora. Tak wygląda. Takie 3 plus, nie? Zjadliwy. Super malutki. Cenowo tak średnio. Ale 3 plus może być za smak. Luciane Nida. Gałczyńskiego 16, kebab Anam. 13 zł mały kosztuje. Taki, o, dosyć spory jest. Jak smakuje? Zaraz się okaże. Kibelek jest. Widziałem. Sio osa. Sio. Kurde, osy tu latają. Ogólnie. Kurde, o, chce mi tu wlecieć. Ładne dziewczyny tu chodzą w tym Rucianem Nida, muszę powiedzieć. Ładne dziewczyny tu chodzą, może dlatego, że stanąłem koło Rossmana. Ale do Rossmana ładne dziewczyny chodzą. A kebab jest koło Rossmana. Po pierwszych 3 gryzach mega kwaśny. Raczej będzie słabo z oceną. To jest mega niedobry kebab. Nie wiem, czy nawet nie, na dwóje nie jest. Jeszcze wezmę gryza i się zastanowię, czy go wyrzucać. Ten kebab nie jest zjadliwy, sam kwas. Wyrzucę go chyba. O, kwas. Nawet połowy nie dam rady zjeść. Najgorszy. Od dawien dawna najgorszy. Fuj. Dobra, to zrobimy tak. Ja go wyrzucę do kosza. A żeby nie być głodnym, podjadę do innego kebaba i zamówimy innego kebaba. Będziecie mieli po prostu więcej kontentu na filmie, a ja mniej pieniędzy w portfelu. Dobra, tego wyrzucam. I tyle po kebabie. Luciane Nida. Tam widzę jakiś kebab wielki, zapiekanki, gofry, ryby wędzone. O, killer kebab. Tutaj wejdźmy. Killer kebab. Ale ten killer kebab nieczynne. Tam przejście górą. Ciekawe. Ktoś skillerował killer kebaba. A jeszcze się tak przejdę po tych stoiskach i zobaczę, czy jeszcze kebaby tam są jakieś. Lody, jakieś kaczki sprzedają. Alkohole, pokoje gościnne, restauracja, pizzeria, Colorada. Mazury na widelcu, restauracja, pędzarnia. Pełno stoisk. Przejdziemy się tam. Jest 9 wrzesień. To już po sezonie praktycznie. Mało tu już rzeczy zostało. A w sezonie to tu pełno rzeczy było. Park linowy. I przede wszystkim pełno ludzi było. Teraz można spokojnie się poruszać tutaj. Rejsy statkami. Żegluga mazurska, pamiątki i małpi gaj. No ten małpi gaj jest fajny tutaj. Mogą się tu dzieciaki wybiegać. Salony gier, pamiątki, różne gry. Scena jakaś artystyczna z tyłu. Nawet karuzela dla dzieci. Kino 9D. Ciekawe, czy zapachy też są tam. Luciane Nida, ulica Dworcowa. Kebab wielki. Taki jest, wysokościowo, ale jest dosyć chudy. 16 zł mały kosztuje. Kibelek widziałem, że tam jest. Testujemy, sprawdzamy te kebaby z Rucianego Nida. Ogólnie to taki suchy, papierowy, nie? Taka trójeczka. Surówka, mięso, jakiś dziwny sos. Słabe tu kebaby w tym Rucianem Nida.
dokopałem się do sosu. W połowie był. Takie pomiędzy 3 a 3 plus. Taki przeciętny. Niedobry pod koniec. Tak pomiędzy 3 a 2 plus. Niedobry. Niedobre tu kebaby mają w rycianem Nida. Bonusowo kebab z żabki. Żabka. Taki mniej więcej jest. I po splaśnięciu go w opiekaczu taki chudy wyszedł. Ciekawe jak smakuje. Jakaś marchewka, surówka z marchewki. Mięsa na razie nie widzę. Może gdzieś w środku się chowa. Kurnia przecieka tu. Trzeba uważać. Właściwie to chyba ona do góry nogami mi to włożyła. Kibelka w żabce nie ma. Ale papier toaletowy można kupić. Na bank mi go do góry nogami włożyło, bo wszystko tu spada. Ale mięsa to ja tu nie widzę. Na opakowaniu było mięso. To niby z kurczaka, nie z żabki. To nie jest kebab. Taki jak w kebabach. Daję 2/5 gwiazdek. Lepiej podjechać do słabszego kebaba. I wziąć średniaczka niż to. Także kebaba z żabki nie polecam. Przyszedł do mnie zestaw startowy Age of Sigmar Soul Bond. Gra fabularna. W takim pudle i tam jest tak kostki takie czerwone, ciekawe żetony, tokeny do wyciskania, przewodnik po świetlistej włóczni, tak mniej więcej wygląda, sporo stron jest. I co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze przygoda, gasnące światło, karta pomocy z zasadami, mapka i karty postaci, takie rozkładane. Tutaj mamy zaklinaczkę fal. Co to jest? To jakiś pomoc. Pomoc. Tutaj mamy tego. No, zapomniałem z tych istot fej leśnych, tak? Z leśnych elfów. Sigmar, kapłan Sigmara, Stormcast, czyli bojownik Sigmara, i Karadron, czyli taki inżynier krasnoludzki z latającym balonem. Dobra, na razie, do zobaczenia, bajo, hej, hej, zostaw łapka w górę.